chcę wam to pokazać. Właściwie byli na Westerplatte. Tu jest ten pomnik. No, na pewno pod tym pomnikiem byliście też, nie? To jest ten pomnik. O 4.45 zaczął Schleswig-Holstein. Przyjechał tu stąd, bombardował mnie stąd, z morza, tylko on wjechał tutaj w ten kanał portowy. Zygmunt właśnie był w tej pierwszej placówce. On był, jak tak można powiedzieć, jeden z pierwszych, który zginął. Tak jak któryś tam opisywał, że Zygmunt z tej pierwszej placówki siał tam z CKM-u i nie wpuszczał nikogo. Nawet albo przez bombardowanie zginął, ale prawdopodobnie z tego Schleswig-Holsztynu właśnie w tą placówkę walnął i tam wszyscy polegli. No, był on ranny w głowę, ale jeszcze przytomny i go, tak jak z tych zeznań późniejszych kolegów, którzy przeżyli, przetransportowali go tutaj do willa, taka oficerska to była. Ta willa oficerska miała mocne podpiwniczenie. Także tam zrobili szpital taki, nie? I tam go przetransportowali, ale pech chciał, że ten budynek został bombardowany, jeszcze odłamki na niego poleciały, także naprawdę miał taką straszną śmierć. To był chłopak z gór, bo on się urodził w Porębie, to jest za Krakowem, ale był tam dosłownie parafia Alwernia, Poręba Żygoty. Pierwszy raz na pewno w życiu był nad morzem. Zapowiadało się piękne lato. Był takim, no, można powiedzieć, szeregowcem niepodpadającym, chociaż to nie był szeregowiec, tylko był legionista, nie? Bo to był, on był starszym legionistą, czyli tą jedną belkę nosił. I za zgodą przełożonych został jeszcze na następny kwartał, lipiec, sierpień, wrzesień, nie? Tak do końca września miał być. No i miał potem wrócić do jednostki macierzystej. No pech tak chciał, że akurat 1 września wybuchła wojna. Dopiero 3 czy 4 lata temu zaczęto szukać szczątków ich. Aż mi to cały czas uzleciało, nie tylko mi zresztą, nie? Tak, z takim szacunkiem, wiecie, co ja to byłam tak zasłużona, no, cała ta uroczystość była piękna.